Powiedz mi, do czego to służy? Co robić, panie? Ratuj. Nie mam pojęcia. Ale dobra, już się nie mogę doczekać. Co robimy? Melduje się. Ej, tu, dobra, zobacz. Jakby ci się stosik skończył. Patrz, zobacz, jak to sprytne. No dobra. Zaczynamy. Będziesz bardzo ciężkie wyciskanie robił? Chciałbym. Na pewno wiesz, na co się łapiesz. Raz, jeszcze dwa. Raz, jeszcze dwa. Tak powinieneś każdą serię tą roboczą kończyć. Dwa, jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Trzymaj, 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 walcz. No. I barki mamy załatwione dzisiaj. Dzień dobry, YouTube. Fryta w trasie, tak mi się przypomina. Już się gubię w tych datach, ale tu nagraliśmy pierwszy odcinek Fryta w trasie. To było jeszcze przed wojną, jakby nie było. Dzień dobry. Czołem. Dzień dobry. Jak tam, droga? Cześć, super. Jak tam? No w porządku, czekam na ciebie. Chciałem zawsze powiedzieć młody, ale niestety ten sam rocznik, ale starszy miesięcznie. Ale tu nie o tym, bo tu będzie dzisiaj bój na treningu. Jesteśmy w Ząbkach pod Warszawą. Bodyfan. Bodyfan w Ząbkach pod Warszawą. Już trochę jest ten klub, nie? No tak, od 2004 roku. No to będzie już prawie 20 lat. Dobrze liczę? Dobrze. Już mi się ciężko z matematyką. Tak, oficjalne rozpoczęcie było w 2005. No, no. Przygotowując się do Pro50, prawda, na przyszły rok, do walki o kartę, albo w ogóle, żeby sobie wyjść w zawodach, chciałbym mieć takie bary, jak uczestnik zawodów, to bardzo ważne, Mister Olimpia. Dobrze powiedziałem? Jak będziesz ciężko pracował i się nie opitalał na treningach, to jest duża szansa na to. Dobrze, Robert. Nie ma szans. Co najwyżej Olimpia. A właśnie, ale ja chyba nie mam szansy na występ w Mister Olimpia, raczej w Olimpii, na Mister Olimpia. Tak. Ale to wiecie co, zajrzycie sobie na Seven Nutrition Podcast, tam to Robert bardzo dobrze wszystko wyjaśnia, także już tam zapraszam was na ten podcast. Ale ja bym chciał sobie tutaj, prawda, dzisiaj zrobił bary. Okay. I delikatnie drugą klatkę, czyli takie dwa ćwiczenia rozciągające, przepompować tylko, napompować tam krwi. Robert. Co robić, panie? Ratuj. Co robić? Wolisz wolne ciężary, czy wolisz maszyny? Wolę wolne ciężary. Wolisz wolne ciężary. Okej, twój wybór. Ja ogólnie rzecz biorąc w późniejszych swoich latach już wolałem maszyny, ale takie dobre maszyny, nie jakieś tam pierwszą, lepszą maszynę. No, to nie mówię, że unikałem oczywiście wolnych ciężarów, ale w początkowych latach swojej kariery jak najbardziej używałem głównie wolnych ciężarów, a jeżeli chodzi o barki, a mniej maszyn. Natomiast później doszedłem do wniosku, że jednak maszyny są bardzo dobrą alternatywą i jeżeli chcemy w taki bardziej bezpieczny sposób pracować nad mięśniami obręczy barkowej, to będzie to dobry wybór. Początkowo jakieś tam jedno, później dwa. A się okazywało, że nawet wszystkie ćwiczenia można było wykonywać na maszynach. To może podzielimy dzisiaj. Zrobimy sobie z dwa jakieś takie na wolnych, z dwa, bo ile planujesz ćwiczeń? A dzisiaj wszystko dzisiaj tak? Twoja wina. To wiesz, to nie wziąłeś tego pod uwagę, że u mnie trening barków to tak poniżej godziny 15 minut to w ogóle nie schodził, a często tak półtorej godziny zajmował, więc tam bardzo miejsca na klatkę nie było. Dla mnie split był jedynym rodzajem treningów, jaki dla mnie się liczył, w ogóle nie wchodził w rachubę, jakiekolwiek inne podziały, góra, dół i tak dalej. W żadnym momencie moich przygotowań inne treningi nie miały, inny podział treningowy nie miał miejsca, właściwie tylko wyłącznie splity, ale jeżeli sobie życzysz połączyć barki z klatką, proszę bardzo. Wiesz, tylko kusisz, ale może zrobię dzisiaj bary, wiesz, tylko. Ja właśnie, to jest, nie wiem, czy przewaga, albo spokojny umysł, że ja naprawdę jestem bardzo otwarty, że ja chcę w przyszłym roku wystartować, ale jak pojawi się jakiś inny priorytet, wiadomo, życie jest ważniejsze nieraz, to nie ma problemu. Jak jadę do takiej legendy sportu, wybitnego zawodnika sportów sylwetkowych, Roberta Piotrkowicza, on mi mówi, że mam zrobić bary tak jak on, to ja robię, a nie, że mam w zeszycie zapisane, co tam mam zapisane. No tak, bo jeżeli będziesz swój trening robił, to ja mogę co najwyżej sobie asystować i popatrzeć sobie na ten trening, jak go wykonujesz. Aha. Nie za bardzo mogę się pod tym treningiem w ogóle jakby podpisać, prawda, bo jakby no...
obserwuję to, co robisz, mogę przytakiwać, mogę ci tam pomóc i właściwie moja funkcja się na tym kończy. To zróbmy sobie tak. Robisz dzisiaj, przygotowujesz się do zawodów Mister Olympia, robisz bary. Oczywiście te ciężary będą inne, może będzie ciutkę mniejsza objętość. Ja wiem, żebyś chciał, żebym godzinę to 20 robił bary, ale wiesz co, spróbujemy, bo ja nie wiem, czy dam radę, ale chociaż żeby właśnie naszym widzom unaocznić, jak te bary u Roberta Piotrkowicza wyglądały. Dobra? Dobrze. No, ja już się rozgrzałem. Na pewno wiesz, na co się łapiesz. Tak, ja, tak jeszcze nie do końca. Ja lubię takie wyzwania, wiesz? Ja lubię coś. Okej. Okay. No dobrze. Nie, aż tak nie. Mnie się nigdy nie zdarzyło. Raczej nie wiem, jak musiałbym intensywny trening zrobić, żeby się to zdarzyło. Bo myślę, że przerwy skrócimy, bo ja wiem, że ty robiłeś sobie dosyć długie przerwy między seriami. Tak, dla mnie jakby przerwa między seriami to w ogóle nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Oczywiście nie ma sensu robić strasznie długich przerw, bo one nic jakby nie wnoszą. Przerwa ma powodować jakby pełną regenerację i możliwość zrobienia tej ostatniej serii z pełnym zaangażowaniem na maksymalnym ciężarze, który jesteś w stanie w danym momencie unieść, prawda? Czy to będzie ta przerwa 5 czy 10 minut, to w tym momencie to nie wpłynie, prawda? Więc skoro nie wpłynie, to tą przerwę skracamy do 5 minut. A jeżeli miałbym robić przerwę 3 do 5 minut i przy 3 minutach przerwy zrobić, nie wiem, jedno powtórzenie mniej albo musieć zmniejszyć ciężar o 2,5 kg, to absolutnie wydłużyłbym przerwę do 5 minut, prawda? Żeby słuchacze oglądający zrozumieli jakby ten zamysł, że pod tym względem długość przerwy ma znaczenie, ale tylko zawsze na wydłużenie jej ewentualnie. I ty to możesz sobie zrobić, bo ty mniej więcej wiesz, na jakich ciężarach operowałeś, jak się czujesz, na co ci stać. Dzisiaj mi będzie trochę ciężko, powiedzmy to tak, czy bym zrobił jedno więcej, jedno mniej, no bo... Ale dobra, już się nie mogę doczekać. Co robimy? Meldujesz. Co robimy? Pamiętaj, że jesteśmy rówieśnikami, że ja swoje lata mam, nie? Ja zawsze i tak proponuję większości osób, a jeśli pojedyncze wyjątki mogą być, zacząć od tylnego aktonu. Okej. Tylny akton i to moim zdaniem dobrze by było wykonać dwa ćwiczenia. Jedno ćwiczenie izolowane i tutaj moglibyśmy zrobić na przykład na wyciągach bloczkowych albo górnych, albo dolnych w takiej bramie, którą tam mam. W tej chwili jest ona chyba, chociaż nie jest zajęta, tam możemy zrobić. A później byśmy zrobili takie ćwiczenie, nazwijmy to tak w cudzysłowie, może nie do końca ta nazwa będzie prawidłowa, wielostawowe na tylny akton. Tak, słyszałeś? Takie podciąganie sztangi na tak zwanym łosiu. Tak. To wiesz, gdzie tam jest. Tam maszyna taka na najczęstszych grzbietu. Według mnie tam bardzo dobre ćwiczenie na tylny akton. Można używać dużego ciężaru. Można troszeczkę sobie pomagać mięśniami delikatnie pleców, ale tylko w takim stopniu, żeby podbić ten ciężar i mocniej zaangażować ten tylny akton. Nie ma zbyt wielu takich ćwiczeń, nazwijmy to wielostawowych, bo tam jednak różne stawy uczestniczą, kilka stawów naraz w tym ćwiczeniu, więc niespecjalnie można to by było jakimś innym ćwiczeniem lepszym według mnie zastąpić. Owszem, możemy używać sztangielek w opadzie na przykład, podciągania i tak dalej, ale ta pozycja wtedy taka jest nie za bardzo komfortowa, bo musimy się pochylić, utrzymywać tą równowagę. To zawsze powoduje, że ten ciężar, którym operujemy, troszeczkę będziemy z niego schodzili. A ciężar jednak ma ogromne znaczenie. Oczywiście technika wykonywania ćwiczenia musi być odpowiednio dobrana, tak żeby zaangażować, aktywować tą grupę mięśniową, tą część mięśni obręczy barkowej, nad którą chcemy pracować, czyli tą tylną część, prawda? Natomiast jeżeli dodatkowo ten element takiej ogólnej stabilizacji dołączymy na maszynie, to spowoduje automatycznie, że ciężar, którym będziemy operowali, ćwicząc tą grupę, będzie większy. Mniejsze będzie zaangażowanie niepotrzebnych zupełnie grup mięśniowych typu dolny odcinek pleców czy mięśnie ud, prawda, bo je sobie odciążymy, natomiast delikatne zaangażowanie mięśni współpracujących, czyli tricepsa, mięśni najczęstszych grzbietu czy innych mięśni ogólnie pleców będzie w tym momencie korzystne, bo one i tak nie przejmą całej tej pracy, tylko pomogą zwiększyć ciężar i mocniejszą presję na ten tylny akton wywrzeć po prostu. Zatem trzymajcie kciuki, zaczynamy bary. Tak. Ale jak tego to... Chodzi o to, żebyś puszczał ciężar w momencie, kiedy już dalej nie powinieneś wyciskać. O, tu ci powiem, będzie dobrze.
Będzie dobrze, na pewno. No. Nie za bardzo cofasz łokcie, bo wtedy ci się bark tam skręca, rotuje i to nie jest zbyt korzystne. Ach, bo tu trzeba bardzo dokładnie, wiesz, wymierzyć. Ja zawsze albo siedziskiem, a siedzisko ci to ileś centymetrów. Czy mówisz, że łokieć za mocno do tyłu idzie, tak? Żeby nie było tak, że łokieć ci ucieka do tyłu, bo wtedy to, wiesz, przy dużym ciężarze to nie jest dobre. To każdy tam centymetr dwa będzie miał znaczenie. Czyli tak by było okej, tak można teraz? Tam jeszcze korbkami wykręcić wyżej albo niżej. Sam musisz ocenić, czy to jest ten moment, bo powinno być tak, ja nawet tak robiłem, że leciutko tak jakby nie do końca odbijałem, po prostu dotykałem i to był sygnał, żeby już unosić do góry, wiedziałem do którego momentu, bo zbyt głębokie zejście nie jest korzystne z tego względu, że kręcisz, rotujesz barka, to nie jest dobre. Czyli delikatnie powinno być wyżej. Albo niżej siedzisko. To albo, niżej siedzisko. Możesz spróbować o jedno niżej sobie. Mhm. Będzie... Czwarte, tak? O. Chyba tak mi się wydaje. No. Że sprzęt jest używany. Używany. Stary, dobry, solidny sprzęt. No, to specjalnie mi tak zaprojektowali. Tam taką maszynę mieliśmy jedną, ale inna konstrukcja. Zrobiliśmy troszeczkę inaczej te rogi wygięte na bok. Aha. I wtedy fajnie, bo to imituje ci takie wyciskanie jakby sztangielek tak naprawdę po tym łuku, który jest prawidłowy, prawda? Bez niepotrzebnego tam stabilizowania i tracenia siły na to. I to zobacz, tyle lat i to... A tu może naprawdę było, wiesz, ciężar taki nakładać z jednej strony 80-90 kilo bez problemu. Wydawało się, wiesz, jakbyś tak... Jak nie ćwiczysz na tej maszynie, to nawet jak ktoś jest silny, się wydaje, że w ogóle się nie da tego podnosić. Ale jak już sobie tą maszynę trochę pod siebie dostosujesz, wiesz, jak do niej podejść, to później tak dokładasz, za każdym treningiem i ci się nagle okazuje, że tu masz, wiesz, 4 dwudziestki na jedną stronę, na drugą. Ale coś w tym jest. No jak do tego doszedłeś w ogóle? Że jak trenujesz na swoim sprzęcie, ktoś przyjedzie do ciebie, na przykład zaczyna, kurczę, nie mogę. A ty już masz tak obcykany ruch, tor, gdzieś wyczutą, może to połączenie nerwowo-mięśniowe, że już potrafisz dźwigać na tym ciężarze. Wiesz, jak sobie maszynę ustawić i jak do niej podejść. No. Tu ma wielkie znaczenie. Jak ktoś widzę, że siada sobie na przykład tak i będzie wyciskał, no już wiem, że tu za dużego ciężaru nie wyciśnie. Tu trzeba podejść do tego tak, jakbyś miał z nóg wyciskać. Właściwie jak najmniej się opierasz na tym siedzisku. Aha. Tylko z dołu jak się masz odbić, a później nogami wszystko próbujesz robić, żeby tych mięśni więcej zaangażować. Wtedy więcej grup mięśniowych napinasz. Potrafisz dużo większy ciężar wycisnąć. Aha. To tak jak wyciskanie na ławce płaskiej. Nie kładziesz się prosto i na ławce wyciskasz, tylko wszystko ze stóp idzie, prawda? Z pleców, z głowy nawet musisz odpowiednio. To tak jak mówią, że sprinter biega rękoma. Im większa praca rąg, tym bo to biegnie, nie? Wahadło odpowiednie, tak. Praca wielu grup mięśniowych. Okej, dobra. Tak, tylko tu musisz się odchylić troszeczkę do tyłu i ciągnąć na siebie, na klatkę tutaj, na obojczyki. Jakbyś chciał pod brodę tymi linkami, tak? W tych pierwszych seriach nie będziemy tam tych powtórzeń liczyli, tak, żebyś ten ruch poznał dobrze, troszeczkę się rozgrzał i powoli następny ciężar dodajesz, prawda. Tych serii rozgrzewkowych też jakby nie liczymy do tej serii jakby kluczowej, naszej najważniejszej. To malutko sobie pyknę. Ale tą ostatnią serię trzeba będzie do takiego ciężaru dojść, żeby móc ją wykonywać, powiedzmy tak, na 8 powtórzeń poprawnych. To będzie co robić. A później jak już widzisz, że ten ruch się za bardzo skraca, to sobie dokładamy dropsyciki. Okay. Ale to już dopiero w ostatniej. Także tutaj możesz, nie wiem, 3-4 serie spokojnie zrobić, te takie wstępne. Możemy sobie je nazywać rozgrzewkowymi. Nomenklatura tu jest w ogóle nieważna, tak. Tak, żeby, wiesz, wyczuć, nie? Tak, tutaj ta liczba powtórzeń nie ma jakiegoś tam wielkiego znaczenia. To nie jest to seria robocza. Ja i tak tą serię roboczą przeważnie robiłem tylko jedną, rzadko kiedy jeszcze potrzebowałem drugiej, chyba że dobrze w ciężar nie trafiłem i za dużo powtórzeń zrobiłem w pierwszej, to jeszcze sobie taką tak zwaną karną serię robiłem. Zwiększałem obciążenie, troszkę dłuższą przerwę, ale ta kara powodowała, że już następnym razem wiedziałem, do jakiego ciężaru mam dojść. Ale nie to musiałem i tak pamiętałeś, karnej serii czy latałeś z zeszytem, notowałeś, czy pamiętałeś? W pierwszych latach zdecydowanie z zeszytem i jest to bardzo dobry pomysł, ale już po pewnym czasie się na tyle nauczysz zapamiętywać ciężary z poprzednich treningów, bo żyjesz tym po prostu, to jest całe twoje życie, więc jakby nie potrzebujesz już później, bo intuicyjnie sam ten ciężar potrafisz dobrze dobrać. Początkowo było tak, że chodziłem nawet z notatnikiem na trening, ale już nie zaglądałem do niego, bo w domu po
prostu notowałem, jaki ciężar ma być na następnym treningu, prawda? Gdybym przypadkowo zapomniał, to bym zajrzał do tego dodatnika, ale na szczęście pamięć nie szwankowała. O, tutaj bardzo dobrze, że sobie też tak właśnie robiłem. Można tą przetyczkę sobie wetnąć w inny. Żeby ta ręka się o mnie wkręciła później. Tak, tak, tak. Okej. Już pomału się dzieje. Tu przy większym ciężarze jeszcze też taka jedna uwaga. Owszem, tak jak wykonujesz, dobrze było. O właśnie, dokładnie. Żeby większą stabilizację mieć, to jeszcze w ten sposób. Dodatkowo, jak ten ciężar będzie coraz większy, musisz ciałem równoważyć ten ciężar w pewien sposób, żeby równowagę zachować. Przy takiej postawie niestety będzie ta pozycja bardzo niestabilna i od razu ciężar będzie mniejszy, którym będziesz mógł operować. Czyli naszym zadaniem przy każdym ćwiczeniu jest maksymalizować ten ciężar, pod warunkiem, że dobrze czujemy te mięśnie i dla nas ta technika jest odpowiednio dobrana. Ktoś powie, o, ale za bardzo się kołyszesz, to nie jest dobre technicznie. Może dla tej osoby, która to komentuje, nie jest to dobre technicznie. Natomiast jeżeli to robisz świadomie i wiesz, dlaczego to robisz, to znaczy, że ta technika jest bardzo dobrze do ciebie dobrana i widać u ciebie wysokie jakby tutaj zaangażowanie i wysokie doświadczenie, którego nie ma ta osoba komentująca. No nawet nie wie, co komentuje tak naprawdę, prawda? W jakim znaczeniu. Więc ja nawet nie czytam już komentarzy, ale kiedyś to się śmiałem z tych komentarzy. Mówię, jakie niekompetentne osoby w ogóle, które nie zastanawiają się nawet nad tym, w jakim celu ktoś coś wykonuje, tylko komentują, bo żeby tak się nie robi komentować. Już. Owszem, to jest może dobre dla zasięgów, nie wiem, tej osoby, która ten film nagrywa, ale jeżeli to rzeczywiście ktoś ma takie komentarze w głowie i na poważnie to mówi, no to świadczy o takim niskim poziomie wiedzy. Po prostu. Wielokrotnie to powtarzam, że komentarzem dajemy świadectwo o samym sobie i o poziomie naszej wiedzy. Nieraz lepiej czegoś nie mówić, bo... Okej, okay, opowiem ci, że to może już... Stanę sobie z tyłu, tak? To jeszcze rozgrzewka, nie? No tak, w szczycie formy dochodziłem do 8 sztabek na jedną stronę. Właśnie nie chciałem, żebyś mi mówił, wiesz? To tak, żeby cię zmotywować, nie? Żeby, wiesz, bo to, ale to ten szczyt formy to był, kiedy byłem tam w okresie masowym albo przed zawodami kilkanaście tygodni, prawda? No to zróbmy teraz 6 i zobaczymy, czy to będzie, po ciężarze będę wiedział, czy to już jest ta seria, czy już to będzie... Tak, dobrze? Oczywiście można ten ciężar sobie zwiększyć, byłoby, nawet na większym robić, tylko wtedy już ta technika nie byłaby dla mnie odpowiednia, bo zmniejszyłoby się czucie mięśniowe, prawda? Póki to czucie mięśniowe, ten mięsień coraz mocniej czujesz, to znaczy, że idziesz w dobrym kierunku. Ale jeżeli ciężar zwiększysz, tego czucia nie poprawiasz, a zaczynasz gdzieś tam czuć w łokciach, w tricepsach, prawda, za bardzo już się huśtać, no to wtedy już idziesz w złym kierunku i już ta technika jest jakby nieodpowiednia, bo już zwiększasz niepotrzebnie ryzyko kontuzji, bo jesteś zbyt mocno nastawiony na ten ciężar. Mhm. Owszem, te sztabki, powiedzmy, przyjmijmy, one trochę tam więcej ważą, 5 kg, prawda, ale jeżeli chcesz ten ciężar zwiększyć o kilogram, to nie przekładasz dalej, żeby zwiększyć o 5, tylko dokładasz jakieś kółeczko sobie, prawda, czy jakąś sztangielkę, pół kilograma, kilogram, 2,5 kg, żeby delikatny progres notować. Ten progres i tak po 10 tygodniach będzie wynosił, nie wiem, 10 kg, prawda, nawet dokładając tydzień 1 kg. A to już robi ogromną różnicę, bo są aż 2 sztabki. I dlatego można dojść tam gdzieś daleko do jakiegoś poziomu, po, nie wiem, pierwszym sezonie, drugim sezonie przygotowań, prawda? Ta siła ma rosnąć i masa mięśniowa równocześnie. Robert, jeśli się okazało, że to jest ten ciężar, to? Około 8 powtórzeń, dobra, aż zauważysz, że za bardzo już zaczynasz, nazwijmy to, oszukiwać, tracisz tą technikę i to czucie mięśniowe nie jest dobre, to zostawiasz, zmniejszasz to obciążenie bez żadnego pośpiechu. Aha. Tu masz 15-20 sekund, możesz sobie zrobić przerwy. Możesz krócej oczywiście, ale ten czas nie będę się spieszył. Okay? O 2 sztabki powiedzmy zwiększasz, dalej dobrze się ustawiasz, chwytasz i zaczynasz dalej robić. Prawda? Będziesz czuwał, nie? Na tym... Tak, i tych dropsetów możesz tam zrobić 2, maksymalnie 3. Super. Troszkę więcej ciała angażuj. Jeszcze spróbuj jeden. Okay. Już wystarczy. I swobodnie teraz, rozluźniając te mięśnie, troszeczkę, żeby ta krew
dobrze napłynęła. Jak zaproponowałem o dwie, bo nie wiem, czasami można jedną, ale... No, chyba bym nie czuł, że jest różnica. Chodzi o to, żeby tych powtórzeń wykonać mniej więcej 50% tego, co było za pierwszym razem. Czyli jak było 8, to będzie 4 już dobrze. 5, jak się uda. 2. 3. Jeszcze 2. Raz. Jeszcze jedno. O, bardzo. Okej. Okay. I teraz już tylko jedno sobie zmierzysz. Okej. Dobra. Powiem wam szczerze. Bez pośpiechu, rozluźnij trochę ręce. Tak? Możecie mi zazdrościć. No okej, okay. I łapiemy się, żeby za długo też nie było. Dobra pozycja, tak? Stabilna. Jeszcze jedno. Okej, zostaw. Teraz nie zmniejszaj obciążenia. Odpocznij chwilkę. Możesz się nawet pochylić. Rozluźnij. Oddech ustabilizuj. I jeszcze zrobimy takie jedno. Na tym samym. Ponieważ tych powtórzeń było wystarczająco. Jak są 3-4, to już można ten ciężar zmniejszyć. Natomiast jak było więcej, to jeszcze na tym samym powtórzymy. Okej. Jeszcze 2 razy, tak z trochę z pomocą ciała. Tak? Jeszcze raz. Okej. Chyba powinieneś dobrze te barki czuć, bo widzę, że tak ci koszulka trochę zaczęła tam uwypuklać się. Chyba coś tam. No tak, no to takie rozgrzewka powiedzmy. Rozgrzewkę mamy zaliczoną. Jakby, o kurde. Jakby osoba obserwująca tu nas pytała, a co z rozgrzewką, to właśnie teraz rozgrzewkę zrobiliśmy w tym momencie. I teraz już mamy na tyle te mięśnie obręczy barkowej, ten tylny akton głównie pobudzone, że teraz właściwie każde ćwiczenie, które będziemy wykonywali, czy na boczny akton, czy na tylny jeszcze jedno, czy nawet przy wyciskaniu, na pewno będziesz czuł zaangażowanie tego tylnego. I w pewnym momencie będzie tak, jak ja miałem, że jak patrzyłem na bark z boku po całym treningu, to ten tył nawet był troszkę większy niż przód. I o to chodzi. Rzadko kto tak ma, naprawdę. Okay. Jak ktoś zaczyna i zaczyna cały czas tylko od przedniego aktonu boczny i tylny na koniec, to ma coś takiego, że tam jest płasko, a tutaj z przodu jest taka bulwa, czyli tych mięśni jest więcej. Natomiast jak zaczniemy robić odwrotną kolejność, tył, 2 ćwiczenia, to nagle się okaże, że te mięśnie się przesuną w tą drugą stronę i ten bark będzie wyglądał na dużo większy. Ile ważę teraz? Może ocenisz jak ten. Jak ile ty koszulę. Ważysz? No to ja nie wiem, ale przy twoim wzroście, jak mi podasz, to może będę mógł ocenić. Musisz zgadnąć. Myślę, że tak... Nie wiem, tak ci oceniam. Trudno powiedzieć. No. Ja cały czas ważę 100 tak mniej więcej. Co teraz tu robimy? I teraz to ćwiczenie, jak ja to tak nazywam, wielostawowe na tylny akton, tak ciekawie brzmi. No powiem ci, że nowość dla mnie. Według mnie jakby... Oprócz tamtego, długie, bardzo dobre i dlatego niespecjalnie w swoim treningu barków chciałem jakkolwiek rezygnować z tych 2 ćwiczeń, bo one były po prostu zdecydowanie najlepsze, najlepiej ten tylny akton barków czułem, dlatego zrezygnowałem ze sztangielek, z jakichkolwiek innych maszyn, bo one nie dawały tyle, co te 2 ćwiczenia. W tych ćwiczeniach jakby non-stop można było robić progres, czucie było po prostu rewelacyjne. Jedne z najlepszych grup mięśniowych, jeżeli chodzi o grupy mięśniowe, czucie mięśniowe w tylnym aktonie przy właśnie tych 2 ćwiczeniach. No tu zaczniemy sobie unoszenie tego. Stopy, tak jak trzymasz, dosyć wysoko. Opieramy się głównie biodrami, żeby klatka mogła oddychać, ale nie unosimy tułowia zbyt mocno do tyłu, tylko jakby patrzysz w dół, ciągniesz to do góry, tak? Łokcie tak jak teraz, w taki sposób mniej więcej neutralny, pod kątem 45 stopni, 30, niezbyt blisko tułowia. Blisko tułowia to byśmy głównie plecami pracowali. A tu masz jak najbardziej zaangażować ten tylny akton. I tutaj ustawienie tego tułowia i ten tor ruchu musisz sam tak dobrać, żeby czuć, żeby najlepiej móc czuć ten tylny akton. Tak teraz. To od ciebie zależy, w jakiej płaszczyźnie tu pracujesz, jak się pochylasz, to jest bardzo indywidualna sprawa. No a teraz po tym ćwiczeniu bardzo dobrze jest od razu wyczuć
kiedy pracuję, a kiedy nie. Bo jest, wiesz, tu już jest dogrzany po tym pierwszym, także od razu czuję, ten ruch musi być na, u mnie tak, tylko trochę. Tutaj ważna taka uwaga, nie staraj się wyizolować tego mięśnia, tylko właśnie pomagać sobie troszkę plecami, tricepsy to tam same będą, pomagać trochę plecami, dlatego że to nie będzie niekorzystnie działało na ten tylny akton, bo on i tak już jest aktywowany, tylko będzie zmuszało go do jeszcze większej pracy za pomocą większego ciężaru. Oczywiście to nie ma być tak, że blisko ręce tułowia i będziesz ciągnął głównie plecami, bo wtedy go wyłączysz jakby z pracy. Bo póki będziesz trzymał dosyć szeroko, to tutaj ustawienie tułowia jest tylko po to, żeby móc ten ciężar większy podnieść. Gumy są po to, żeby to napięcie w górnej części było jak największe. Dobra. Ten ruch wtedy ma znaczenie. Dokładamy, nie? Dokładamy, tylko zastanawiam się, jaki ciężar. Myślę, że ciężko było, czy nie? Lekko. Lekko było. 20 chcesz od razu? 15? No, 20. Wiesz, że jestem silny, nie? No dobrze. Zaraz będzie po treningu barku. Założymy sobie na razie jedną gumę, spróbujemy. Dobra. Ja zobaczymy, czy... Okej, tak. Dobra. To już sam decyduje, jaki ten ciężar dobrać. Rzucimy. Możemy tu jeszcze dwie gumy, czy jeszcze jedną za chwilę dołożę. Okej. Meteora. Fajnie, bo wiesz co, mam u siebie takie same. Czuję się jak w domu. Pierwsza partia była trochę taka... Ja mam tą pierwszą partię, niestety. Specjalna, kruszyły się, ale później już następne były bardzo dobre, widać. Ja mam, chyba bardziej... No tak, no z tej, no. Już... Te piątki, 2,5, to niektóre to już po pełnoletnie prostu... są, bo to 18-letnie są właśnie. Wszystkie te kółka są 18-letnie. Słuchaj, my zamawialiśmy, bo to na hale, 2003 rok. No to... 2003? Tak. Bo u mnie siłownia 2004-2005. To... No to właśnie to był ten pierwszy rzut, nie? No tak, ten pierwszy taki był niekoniecznie udany. Okej. Okay. Spróbujemy dwie dołożyć. Dobra. Tu jest fajnie, zwłaszcza jak jest jakaś osoba do pomocy, że w trakcie można te gumy jedną, drugą zdjąć i kółko ewentualnie. Ale to dopiero w tej ostatniej serii. Bo te poprzednie takie teraz, co robiłeś, to nie są serie robocze. Okay. Mogłoby ich teoretycznie nie być, ale one i tak muszą być, żebyś doszedł do tego ciężaru maksymalnego. No. Prawda? Rozgrzany już jesteś i tak dobrze, ale tu chodzi o pobudzenie układu nerwowego konkretnie do tego ćwiczenia, dopasowane. Zobaczymy, czy to nie będzie roboczo. No zobaczymy. No, jest trudno mi powiedzieć, dlatego po pięciu, że... No... Po 5-6 będę wiedział tak mniej więcej, nie? Czy okay. Dokładamy, czy... Jak uznasz, że za mały ciężar zdecydowanie, to możesz w pewnym momencie po 5 powtórzeniach przerwać. Uznać dobra. Jako serię rozgrzewkową, przygotowawczą. Okej. Okay. Tak. Czasem możesz sobie pomagać, całym tułowiem. No trzeba dołożyć. Okej. Okay. To mu chwilę. Weźmy tą 20, jak ma być solidnie, to... To widzę, że ty konkretnie, ten tylny, zamiast rozgrzać, to ty dodałeś do niego chyba powera więcej. Cyk, o, już zrobimy roboczą teraz, nie? No, wydaje mi się, że chyba tak, bo to już taki konkretny ciężar, prawda? Niektórzy, myślę, że na plecy tyle nie potrafią brać tutaj, przy podciąganiu. Przy tym. A tu mamy głównie, owszem... Plecy będą, tak jak mówię, tu pracowały tydzień, bo to jest wielostawowe i mają pracować. Nie mamy wyizolować tego tylnego, ale trzeba, aktywowaliśmy go, dobrze go czujesz, prawda? Nie dobrze, jest tak, że go nie czujesz i plecy czujesz. Nie. Właśnie o to chodzi. Ja bym się nie wstydził, to bym się rozebrał, ale... No ktoś może powiedzieć, że o, priorytetem ciężar jest i dlatego będziemy tak psuli tą technikę. No, niekoniecznie. Ale z drugiej strony, dobra, popsuj tak tą technikę i zrób tak. Z tym ciężarem. Bo to nie jest tak, że musimy tylko ten obręb mięśnia. Te inne mięśnie, które się tu na plecach znajdują, będą również mocno zaangażowane i przy okazji je wzmocnimy. I to będzie korzystnie działało na cały tutaj obręb tej obręczy barkowej. Tak? Dobra, czyli zrobimy i też takiego dropa. Będziemy też robić. Tak. Zobaczymy, będę obserwował. Jak będę widział, że już za bardzo ten ruch skracasz, to będę te gumy szybciej zdejmował, ewentualnie ciężar. Dobra. Zrobimy też tak, że odłożysz ciężar, jak już uznasz, że są za bardzo zmęczone, ten mięsień jest niedotleniony już i traci szybko siłę, to trzeba dotlenić ten mięsień, czy odłożyć ten ciężar, chwilkę rozluźnić te ręce, żeby ten tlen z powrotem dopłynął, prawda? Czyli to zakwaszenie mięśnia, żeby z powrotem jakby zmalało i będziesz mógł dalej robić, prawda, kolejne części tej jednej zbiorczej serii. Dobra, poprawię grzywkę i lecimy. Uczesz się do tej serii? Tak jest.
w kroku, przygotowany. Marcin, zobaczymy. Raz. Okej. Z gum będzie łatwiej. Nie będziesz tego napięcia tak mocno czuł na końcu. Okej. Tu trzymałeś? Tu, tak. Kurde, ja chyba tu trzymałem, no. A nie, okej. Patrz. Tu będzie lżej. Jeszcze raz. Łap oddech, rozluźnij, dokładnie. No tak, 25 kilo zdejmiemy, więc tu już będzie... A tu było 25? To było 25, było tak. Tu też masz 25, więc... A kleim się z 20. Dobrze, nieświadomy ciężaru. Czasami tak bywa. Okej. Jeszcze jedno. Można ładnie robić schodeczki, więc... Teraz już będzie leciutkie jak piórko, więc... No, można ciężar zmieszać w trakcie serii. Krótkie przerwy stosując. Kilka takich szybszych. O, dokładnie, ma być takie odcięcie już, że nie masz tlenu nawet złapać. Ja dziękuję. Myślałem, że... O, tak powinieneś każdą serię tą roboczą kończyć z takim oddechem, to ty dobrze przypracowałeś. Jeżeli odchodzisz od tego ćwiczenia i go tak głęboko wzdychasz, to znaczy, że to była seria rozgrzewkowa, prawda? A nie ta prawdziwa robocza. Super. I takiej serii już nie ma sensu powtarzać, bo jak ją dobrze zrobiłeś, to nie powtórzyłbyś po pierwsze, więc po co, że tak powiem, robić ten krok w tył? No nie ma to zupełnie uzasadnienia. Lepiej skupić się na kolejnym ćwiczeniu, którym znowu będziesz dochodził do tego ostatniej serii, w której znowu ten rekord sobie pobijesz. I tu no, oczywiście tu ciężko jest zapamiętać, w którym momencie zdejmowałem ciężar, bo możesz nie mieć osoby takiej do pomocy, ale wtedy sam sobie to po prostu robisz. Więcej jest tych przerw, gdzie ten ciężar sobie zdejmujesz, tak? No. Jak masz kogoś do pomocy i ktoś widzi po grymasie twarzy, po zakresie ruchu, który wykonujesz, kiedy można zdjąć, to wtedy możesz z ciebie jeszcze więcej wycisnąć trochę, prawda? Fajnie, powiem ci, ale mnie oszukałeś, wiesz? A to nie ja, sam sobie nakładałeś te kółka, ale czy to 20, czy 25, to by to liczył. Będziesz bardzo ciężkie wyciskanie robił? Chciałbym. No to zrobimy unoszenie bokiem, bo już po tym ciężkim wyciskaniu to ciężko ci cokolwiek będzie w rękę wziąć. Okej, dobra. No to zrobimy sobie unoszenie bokiem. Tak, jako jedyne ćwiczenie na takim prawdziwym wolnym ciężarze, czyli na sztangierkach. Dobra, no to idziemy tam, gdzie jest światło. Sposobów wykorzystania sztangielek na boczny akton jest wiele różnych, można wiele różnych metod stosować. Aha. Zrobimy taką, że wybierzesz sobie jakiś taki ciężar, żeby swobodnie sobie tam zrobić, nie wiem, 10-12 powtórzeń. Okay. Oczywiście z dużym jeszcze tam zapasem. Te sztangierki odłożysz, później już trochę odpowiednio większy ciężar. No. Później jeszcze większy i na koniec ten taki będzie już największy, z którym możesz daną serię zrobić mniej więcej na 8 powtórzeń z miarę poprawną techniką, bez jakiegoś tam wielkiego machania. Ale lekkie machanko może być. Lekkie może być, powiedzmy w tych 2-3 ostatnich powtórzeniach, ale to nie będzie koniec. Odłożysz ten ciężar gdzieś, nie odkładaj tutaj na stojaki, bo sobie jeszcze palce poprzycinasz. Chodzi o to, żeby szybko go bezpiecznie odłożyć, chwilę się rozluźnić, wziąć ten ciężar, którym przedostatnią serię robiłeś, też wykonać tyle powtórzeń, ile możesz, później wziąć ten najmniejszy ciężar, który miałeś, wykonać ileś tych powtórzeń, chwilę odpocząć ze 20 sekund, jeszcze raz podejść do tego największego ciężaru, żeby wykonać po 3-4 powtórzeń, jak ci się uda. 15 sekund przerwy z tym mniejszym i później z tym najmniejszym. To już będzie koniec. Dobra. Będzie tylko jedna taka seria tak naprawdę.
te wszystkie inne poprzednie to tylko, żeby ciężar sobie przygotować. I tylko dobierz dobrze ten ciężar do tej ostatniej serii, tak żeby mniej więcej trafić w te 8 powtórzeń. I nie musisz później, żeby musieć skrócić ruch, ale nie będziemy tego ruchu skracać. Dobra, zacznę tu może od tego. Zobaczymy jak on... No nie robiłem tego ćwiczenia, więc zobaczymy sobie jaki ciężar. Teraz jak najgłębiej oddychać, żeby tego tlenu dostarczać, bo w tym ćwiczeniu wyjątkowo trzeba mieć dobrą kondycję, bo jak ktoś będzie wstrzymywał to powietrze w seriach w poszczególnych częściach, to zabraknie tego tlenu do tej ostatniej, po prostu trzeba będzie później długie przerwy robić. Dobra, tam może być, od tych większe są te, 22,5, dobra, które takie już mogły być dobre, a docelowy, no to już sobie wybierzesz, nie wiem, tamte ostatnie albo te przedostatnie. Okej. Nie wiem, czy, a to nie będzie docelowy, nie? Zobaczymy, jak ci wyjdzie docelowy, to wtedy myślałem, że to wtedy nie, jeszcze dobra, chwycisz się za te najwyżej. A, dobra. Nie, to jeszcze te, próbuję, nie? No, zobaczymy. Zobacz, czy ci na 8 będziesz widział. He? Jak będziesz widział, że 8 to już jest szczyt, koniec, no to robimy ostatnie. 3. No, możesz odłożyć, okay, żeby nie za dużo. No też za dużo siły zużyjemy, to trzeba więcej odpoczywać, a to i tak nie jest ta seria decydująca. Czyli co, mówisz za te, czy za te się już chwycić? Myślę, że za te. Za te, nie? Te będą dobre. Dobra. No, mnie się tu czasami udawało dochodzić do tych 45, tej ostatniej. Ale to wiesz, to jak nie robisz tego w ogóle, no to wiadomo, że od razu nie chwycisz się za taki ciężar. To no, trzeba zrobić takich treningów 10, żeby dojść już do ściany, do takiego maksymalnego ciężaru. Już wtedy się nie da, powiedzmy, jakieś tam ograniczenia są. I zanim ktoś skomentuje, że włączy w połowie filmu, takie machanie, tak się nie robi, to musi się cofnąć do początku tego odcinka, tak, żeby raz, wiedzieć, tak, dlaczego to. I przede wszystkim z chęcią zrozumienia, a nie z chęcią skrytykowania, prawda? Bo w zależności od tego, jak podchodzimy do pewnego materiału, z jakimi chęciami, tak będziemy go później oceniali. Bez względu na to, co my tu powiemy, to i tak ocena będzie jakaś tam z założenia przyjęta, prawda? Okej. No dobra. U mnie się to sprawdzało i wydaje mi się, że u większości osób się to sprawdza, bo ja nie tylko widziałem takie treningi u siebie, ale też u najlepszych zawodników w kulturystyce na świecie. Kiedyś i z nich brałem przykład, oni doszli gdzieś na szczyt, ja też na jakiś tam swój szczyt doszedłem, więc jest to na pewno skuteczne. A że komuś się jesteś to nie podoba, dobrym alpinistą. To przecież ja nie jestem zupą pomidorową, która ma wszystkim smakować. Tak? No tak, dokładnie. To mówią. Dobra. Dobrze, te bierzemy i myślę, że ten odpoczynek teraz był taki, nie wiem, 3 minuty mniej więcej, więc jesteś zregenerowany i później gdzieś się tam sobie odłożysz. Tak. Ale spokojnie z kolan sobie pomagam. Tak. Dobrze, dobrze. Ładnie łokcie idą. Tak. Możesz odłożyć z boku tam, tak? Broń Boże tutaj na stojaki. Chwilę się rozluźnisz. Jak tylko oddech czujesz, że się w miarę ustabilizował i tlenu ci nie zabraknie, to od razu za to się łapiemy. Cały czas głęboko oddychaj. Nie wstrzymujemy powietrza. 2, 3, 4. Tak, dużo tlenu. 5, tak, dużo tlenu. Jeszcze zrobisz. Tak, jeszcze jedno. Okej, dobra, odłóż tam z boku, tak. Oddychaj, oddychaj. Koncentrujemy się na tlenie i na tym, żeby rozluźnić ręce. Bo tam już ta krew się blokuje, nie ma jak płynąć. Dopiero po chwili tak czujesz, jak to wszystko chodzi. Tak, jeszcze chwilę. Póki ten oddech czujesz, że jeszcze jest ciężki, to nie próbuj podchodzić, bo to przerwa nie jest jakby tutaj kluczowa, żeby ją skracać. Jak się już uspokoił, widzisz, że dasz radę chociaż 8 powtórzeń zrobić. Mam koszulkę, tak. No, trochę ciepło może być tak. Ale nigdy za ciepło. No. Akurat będzie przerwa, mikrofon się... Dobra. Okej, okay, zdejmuj i łapiemy się. No tak. Dobra, łap oddech między powtórzeniami. Tak.
Oddech, oddech. Okej. Jeszcze cztery. Raz. Dwa. Trzy. Jeszcze dwa. Raz. Jeszcze dwa. Raz. Jeszcze dwa. Raz. Jeszcze jedno. Okej. Znaczy się, że weszło. O kurde. No dobrze, jak słowa nie możesz powiedzieć w pełnej długości, to znaczy, że dobrze było. Okej. Okay. Jeszcze taką jedną sobie powtórzymy, ale dopiero jak już ten oddech ustabilizujesz na pewnym zmęczeniu, to już będzie zdecydowanie mniej powtórzeń, ale chodzi o takie mocne jeszcze napompowanie krwią. Ja teoretycznie w normalnych warunkach bym Ci tego nie polecał, bo to wystarczy dopiero w następnych treningach, za 2-3 treningi byśmy coś takiego dokładali, ale tu sobie na potrzeby filmu, że tak powiem, zrobimy tak, zaszalejemy, bo widzę, że mogę z Ciebie wycisnąć. W dobrej formie jesteś kondycyjnie, widzę, że to w miarę szybko się regenerujesz. No tak, ja nawet tu na przykład specjalnie się nie odchylałem za bardzo do tyłu, tylko lekko do przodu starałem się być pochylonym, patrzeć w dół, prawda? Bo wtedy wymusza to troszeczkę tą pracę tego tylnego i bocznego w tej części, żeby tu takiej dziury nie było, że robisz tylko tylny, robisz tylko boczny w ten sposób i bardzo tu jest to rozdzielone. A tak nie ma tego podziału między tylnym aktonem i bocznym. Okej. Jeszcze dwa. Oddech. Okej. Gdziekolwiek, tak. Rozluźnij, oddech wyrównaj. Dzień dobry. Okej. Tak, łap oddech między powtórzeniami. Tu już się nie spieszymy nigdzie. Cztery jeszcze. Raz. Dwa. Oddech, oddech. Oddech, głęboki oddech. Dobra. Teraz wyrównaj. Nie za szybko. Odpoczywaj, odpoczywaj. Tu tlenu brakuje cały czas, więc... Dobra, cztery powtórzenia, ale wolno. Raz. Dwa. Trzy. Jeszcze dwa. Cztery. Jeszcze jeden. Oczywiście, jak chcesz, możesz tych serii powtórzyć jeszcze więcej, ale mam nadzieję, że niepotrzebne są. Wiesz, na potrzeby filmu nie będziemy powtarzać. Tak, bo jak zamkniemy kamerę, to jeszcze powtórzymy ze dwa razy. Wiesz co, powiem Ci, że już mi uchwyt, nie? Tak, tak, tak. Jeżeli ktoś ma problem z uchwytem, ja niby no, silny ten uchwyt miałem, ale już przy tych dużych ciężarach jest problem, to ja już robiłem coś takiego, że dwie ławki ustawiałem sobie i na tych ławkach ciężary kładłem i cały czas robiłem z paskami. Ale te paski się bardzo szybko zakłada, tylko trzeba umieć je zakładać szybko, mieć odpowiedniej długości i wtedy zakładasz paski i nie ma problemu z uchwytem, bo jak dojdziesz do ciężarów gdzieś 45 kilo, to nie jesteś w stanie przy takiej ilości tych serii powtórzeń utrzymać nadgarstek, choćbyś nie wiem, jak miał silny. Jedna rzecz to magnezja też może pomóc, ale paski są tu zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Łapy mi opadają, zresztą jak mi pomagałeś, to widziałeś. Tak, bo jak już się zaczyna nadgarstek łamać, on słabnie przez to, że ten uścisk bardzo mocno, to już w tym momencie zaburzasz cały tor ruchu, prawda? Więc jakby to z powodu, no ja nawet używałem nie tylko pasków, tylko są takie specjalne uchwyty Versa Gripy. Więc one są przyczepione do nadgarstka, prawda? Jest taki jęzor z takiej gumy, prawda? I tylko właściwie łapiesz, zawijasz i od razu unosisz. I pięknie się trzymają. Więc jak ktoś ma okazję kupić te Versa Gripy, to poglądałeś u mnie te ćwiczenia.
Paski, owszem, okej, okay, tylko że to jest o tyle lepsze od pasków, że szybko się łapie, ten uchwyt jest pewny, nie tracisz na to czasu, jak jesteś zmęczony, to ciężko, wiesz, jeden pasek zakładać, drugie, lecą kolejne sekundy, a ty cały czas masz te ręce zajęte, tu chodzi, żeby one były rozluźnione, szybko chwytasz sztangierki i robisz w odpowiednim tempie tyle powtórzeń, ile masz zrobić. Super, czyli na tym treningu nie można się spieszyć. Robert, co na teraz, wyciskanie? Teraz na koniec już takie wyciskanie, ale to taki kluczowy... O kurde, nie wiem, rzeczywiście ten ciężar chyba będzie tam... I pomyśl, po takim zmęczeniu tam masz iść na wyciskanie i bić swoje rekordy życiowe i to na każdym treningu. Tylko będzie tak pod warunkiem, że wyciskanie będzie na samym końcu, tak? Nagle zrobisz się na początku, to owszem, ten ciężar szybko wzrośnie, tylko to ci zaburzy tą ocenę tego swojego progresu. Więc kolejność ćwiczeń tu ma o tyle znaczenie, żeby móc kontrolować ten progres obciążenia z treningu na trening, prawda? Ja zalecam osobiście wyciskanie dopiero na samym końcu, po tych ćwiczeniach w cudzysłowie izolowanych, bo tutaj z tą izolacją to tak nie do końca, ci mówiłem, masz znów pracować, prawda, trochę plecami. Dla niektórych to jest paradoksalnie złe doradzanie, prawda, dla początkujących, bo początkujący nie powinni tego tak używać. Nie będą mieli tego czucia mięśniowego poprzez to, powiedzmy, bujanie. Wiesz, ty chcesz jak najmocniej pracować tym mięśniem i mocniej nieraz bujasz, ale to czucie mięśniowe staje się coraz większe. Jak ktoś zaczyna, no to ciężko, chodzi mu, o matko, panie. No, tak ale jest. Ciężka ta koszula. Wszystko ma być ciężkie, tak. Dobrze. Dlatego ten odpoczynek jest tak długi, potrzebny. Tu nawet, nie wiem, około 10 minut nawet trzeba by było odpocząć do tego wyciskania, żeby ten oddech się ustabilizował. Mhm. Jak będziesz miał już spokojny oddech, to znaczy, że jest ok. Że możemy jechać dalej. Dobrze, to światełko zapalimy. Ten przedni, on i tak ten boczny i tylny będzie mocniej zaangażowany przez te ćwiczenia poprzedzające, które go zmęczyły. Tu, nie? Tak. Dobrze. Przód i tak masz dobrze rozbudowany, więc nie musimy go jakoś specjalnie rozwijać. Fazę pozytywną, czyli wyciskanie tak jak robisz dynamicznie, a opuszczanie ciut wolniej, żeby spowalniać, prawda? Dobra. Też ważne jest tak dla takich osób, które jakby pracują cały czas nad techniką, uczą się, prawda? Żeby, jeżeli już nam sił brakuje, to nie puszczać tego ciężaru w połowie ruchu i opuszczać, bo to jest destrukcyjne dla obręczy barkowej. Tylko opuścić pod kontrolą, jak najmocniej spowolnić ten ruch. Czyli jak już wiemy, że nie wyciśniemy albo ten ciężar nas przygniata, cały czas walczymy z tym ciężarem, żeby jak najwolniej go tutaj opuścić. Nie, że i bach. To ma duże znaczenie i na pewno to przyczyni się do lepszego progresu w tym ćwiczeniu, prawda? Czyli nie przerywamy, nie opuszczamy tego ciężaru, nie rzucamy, bo już nie mamy siły. Nigdy nie jest tak, że pstryki nam odcina tą siłę i rzucamy ten ciężar, bo absolutnie nie możemy, bo nam krzywdę zrobi, tylko pod kontrolą go opuszczamy, prawda? Zawsze staramy się tą fazę negatywną spowolnić w porównaniu z tą fazą pozytywną, którą możemy dynamicznie wykonywać, czyli ten power taki swój pokazać tutaj. Okej, to co? Coś dołożymy, to ty decyduj trochę o ciężarach, bo ty musisz to dokładnie czuć. Nie, może dyszkę? Tak. Okej, no. Wiesz, przyjedziesz na następny trening, przećwiczysz go sobie w domu już 10-krotnie na siłowni i będziesz mógł pokazać, że tak powiem, pełną siłę tutaj nam na następny trening. Raz 10, ja mam tu jeszcze jedną. Okej. Kijak jak teraz jest okej. Mniej więcej. Zawsze w tej dolnej części, kiedy startujesz, przedramię powinno być prostopadle do podłoża. Według mnie tak jest optymalnie. Jak jest za szeroko, to jest okej, bo nie widzę. Za blisko będą za bardzo tricepsy angażowane. Za szeroko zbyt mocno będziesz taką presję na rozciąganie barku wywierał. Teraz jest okej. Wydaje mi się, że tak jest optymalnie. Najgorzej to ruszyć. Pod kontrolą cały czas. Dołożymy. Decyduj sam. Nie wiem, czy ściągniemy je, czy dyszki do tego, bo to ci powiem, już za dużo tu nie dołożę. Jest niby lekkie, ale... Dobrze, no to wiesz, i tak dobierzesz tak mniej więcej na 8 powtórzeń, które będziesz mógł sam zrobić. To może to będzie git. A później zrobimy drop set, więc te dziesiątki będą akurat ładnie pasowały, żeby...
powoli ten ciężar. Myśmy robili pierwsze to ćwiczenie, myślę, że jeszcze byśmy się rozgrzewali, ale pierwsze to... tak, oczywiście, tylko że wiesz, wtedy trzeba pamiętać już na następnym treningu, żeby znowu zaczynać od tego, żeby robić progres i w pewnym ciągu, nie wiem, 5, 6, 7 treningów zachowywać tą kolejność, bo wtedy wiesz, jak ten progres rzeczywiście się odnosi, prawda? Bo jak ćwiczenie to robisz na końcu, a na początku, wiadomo, inną siłą dysponujesz, no. Więc jakby ten progres będzie wtedy zaburzony, tak? Ja też początkowo, jak byłem taki nastawiony, a zobaczę, do jakiego ciężaru dojdę, to wykonywałem wyciskanie na początku, prawda? A później dopiero te izolowane, bo mówię, no tam mniej siły potrzeba, tutaj największy problem. A później tak się zastanowiłem, że to niekoniecznie jest dobre, tak. Bo ten przód barku jest mocny u mnie, to po co ja mam go jeszcze bardziej rozwijać, a ten boczny i tylny akton, które są troszkę mniejsze, słabsze, dopiero traktować w dalszej kolejności. Lepiej się skupić na nich, prawda? I później przez wiele lat było zupełnie to odwrócone. Tylko tylny akton, boczny, aha, jeszcze ten tylny dołożyłem drugie ćwiczenie, bo wpadłem na taki pomysł, że zamiast raz to robić, to dlaczego mam nie zrobić obydwu naraz, prawda? Oczywiście no. To nie było też tak, że to, nie wiem, po jakiejś tam przerwie rocznej, prawda, czy na początku od razu tak zacząłem, tylko sukcesywnie. Stopniowo. Jak już tylko były trzy ćwiczenia i czegoś mi brakowało, to się zastanawiałem, do jakiej jeszcze tej części barku, jakie ćwiczenie dołożyć, żeby ją rozwinąć. No to naturalnie mi się od razu przyszło do głowy, że trzeba coś na ten tył jeszcze dać. Myślałem nad tym, żeby tył zrobić na samym początku, jeszcze na końcu, ale to taki pomysł, no, rozdzielać. Ale zobacz, ile to próbowałeś, nie, na sobie. No nie? Tak, bo to trzeba tak, że... rozkminić trochę w głowie, czy tak będzie lepiej dla ciebie indywidualnie, tak, dla twoich priorytetów, dla twojej sylwetki, dla tego, co chcesz jakby osiągnąć, prawda? Jak będziesz miał tylko w głowie, że ciężary są najważniejsze, to nigdy nie będziesz wyciskania robił na końcu, tylko zawsze na początku, bo będziesz dążył, aż żeby ten pięknie. Ciężar... Tak, ale tu i tak, jeżeli nawet to, co ja proponuję, na końcu ten ciężar będziesz stosował, to i tak ten progres będziesz robił i po iluś tam miesiącach, 2, 3, 4 i tak do bardzo dużego ciężaru dojdziesz. Tak? No dobra, zobaczymy, co teraz. Tu trochę zacznę ci pomagać, ale no to też po wykonaniu jakichś tam liczby powtórzeń na chwilę odłóż, zdejmij ręce, zdejmiemy kółka. Nie, teraz. Tak, tak. Okay. Przy dropsecie dopiero. Dobra. Okej. Okay. Odłóż? Za lekkie. Za lekkie, tak. Nie mamy co, wiesz, tutaj można w każdej chwili przerwać tą serię i to nie jest niekorzystne. Okej. Okay. Już będzie chyba taki akurat. Tak, właśnie to dla wielu się tak może wydawać, tak, serię miałeś zaplanowaną, że to jest ostatnia, no. I nagle ją przerywasz. No tak, przerywasz, bo widzisz, że ten ciężar nie do końca był dobrze dobrany, to po co masz to kontynuować? Dla nas liczy się ta ostatnia seria, tam mamy wykazać się pełnym zaangażowaniem, pełną siłą, pobić ten rekord i jeszcze skupić się na dobrym czuciu i technice. Prawda? Skupić się tylko na tej jednej takiej serii, która i tak się będzie składała z kilku takich podserii, prawda? I tak taką robotę wykonasz, co inni nie wykonają przy 2-3 seriach takich zwykłych, prostych, 10, roboczych. 8, 6 powtórzeń i na końcu jeszcze 12 i okej. Okay. Trening mówiła. Odhaczony, prawda? Jakby to nie moja wizja treningu, taki jak ja stosowałem, tak? Tu tak jak mówiłem, dobrze się ustaw na stopach, żeby jak największy ciężar, żeby stopy przejmowały. Mocny mostek też, z mocnym zgięciem pleców. Tak, ręce też maksymalnie napięte i dopiero jak masz całe ciało napięte, dopiero całym ciałem startujesz z ciężarem. Jeszcze raz. No. Idealnie dobrany ciężar na 8 powtórzeń, tak jak sobie zaplanowaliśmy. Najważniejsze, żeby nie odcięło tlenu w trakcie wykonywania tej serii. Cały się napnij, nogi spięte i dopiero jak jesteś napięty, dopiero ciężar w górę. Jeszcze dwa.
Jeszcze jedno. Wolno, 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 wolno. Okej. Okay. O kurde. Jak już będzie taka definitywnie ostatnia, nie wiem czy ta, czy następna, to jeszcze zrobimy, jak będziesz ostatnie powtórzenie wykonywał, to staraj się jak najdłużej trzymać, a w pewnym momencie powiem ci trzymaj i trzymasz tyle, aż same mięśnie odmówią posłuszeństwa. Staraj się wtedy oddychać i cały czas mieć mięśnie napięte. To tak jest ostatnie powtórzenie w ogóle w treningu, więc chodzi o to, żeby... Nie zmarnować tego. Tak, tego nie zmarnować. Okej. Jeszcze trzy. Raz. Dwa. Jeszcze jedno. Okej, okay, opuszczaj. Dobra. Dobrze idzie, więc jeszcze możemy spokojnie zrobić jedną. Dynamicznie. Jeszcze dynamicznie. I trzy. Raz. Dwa. Jeszcze raz. Trzy. I trzymaj bardzo powoli. Cały czas powoli, powoli. Zatrzymaj, zatrzymaj. Walcz, walcz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Walcz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Nie puszczaj. Tak, wolno ma. Dół. Trzymaj. Okej. No. I barki mamy załatwione dzisiaj. Co, jeszcze klata? Nie. Nie, że biceps z tricepsem zrobimy dzisiaj. Jak tak ci dobrze idzie, to trzeba kontynuować. Okej. Tylko cztery ćwiczenia, właściwie cztery takie serie główne robocze. A że trochę bardziej rozbudowane, no na pewnym poziomie zaawansowania trzeba ekstremalne metody stosować, żeby organizm musi trochę dobrać. Szczerze, powiem ci, że z tym zatrzymaniem stosowałem, ale że wiesz, że zatrzymujesz i czujesz, że obniżacie. Tak, ale to już zostawiałem, nie? Nie, 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 nie. Ale nigdy nie robiłem, że po prostu proszę, sam ciężar sobie cię wciska. Bardzo mocne pobudzenie i obciążenie układu nerwowego i dlatego on będzie potrzebował w dłuższej regeneracji, zwłaszcza jeżeli chodzi o to ćwiczenie. Sorry. Ale to pozwoli ci później lepiej ten ciężar nawet kontrolować, to czucie mieć lepsze, bo ty przejmujesz kontrolę nad tym ciężarem, a nie to ciężar cię zmusza, żeby odłożyć go, prawda, jak najszybciej się pozbyć. Tak? O kurde. Fajnie, powiem ci ciekawe doświadczenie. Taki trening, który trochę potu wyciska i powoduje, że trzeba wykazać się całkiem niezłą kondycją. No i teraz patrz, podsumowując ten trening i tak naprawdę ktoś by się zapytał, co zrobiłeś dzisiaj na barki? Na bramie jedna seria robocza. Tu jedna seria robocza, nie wnikając co było w tej serii. No tak. Na unoszenie powiedzmy dwie serie robocze, no i tu jedna seria robocza. Tylko tyle zrobiłeś, to co to za trening miałeś? Dziękuję bardzo. Taki trening, że moje bary weszły w inny wymiar. No tak. No, trzeba oczywiście tutaj pewne zastrzeżenia zrobić, że te przerwy dosyć długie muszą być. Tak. Nie możemy skracać tych przerw. To jeszcze raz jakby powtarzam, bo niektórzy tak myślą, że no, trzeba je tak do minimum skrócić. No nie. Tylko tyle, żeby niepotrzebna była dłuższa tak naprawdę. Tak? No. Jak oddech już masz ustabilizowany, to znaczy, że kondycyjnie wszystko się zregenerowało, tlen dostarczyłeś, mięśnie już nie są zakwaszone i możemy przystąpić do jakiegoś tam następnego ćwiczenia czy następnej serii. A w tych poprzedzających przygotowawczych, tych powtórzeń robimy tylko tyle, żeby za bardzo się nie zmęczyć, bo one mają tylko przygotować się, pobudzić trochę układ nerwowy, masz sobie przypomnieć tor ruchu, odpowiednio ciało ustawić, wiedzieć, które mięśnie ponapinać i jak ten ciężar sobie dobrać. Czym lepiej będziesz potrafił ten ciężar dobrać do tej ostatniej serii, tym mniej tak naprawdę tych roboczych będziesz potrzebował. Będziesz mógł sobie tam jedną, powiedzmy, odjąć. Ja zawsze też do tego dążyłem, żeby tych roboczych nie robić za dużo. Nie za mało oczywiście. Lepiej zrobić nawet tą jedną, dwie więcej w całym treningu niż o jedną, dwie za mało, żeby coś tam ci, wiesz, nie zagrało, prawda? Żeby jakieś tam przeciążenie, kontuzje i tak dalej. Jakieś naciągnięcie. To też może świadczyć o tym, że, nie wiem, źle wykonałeś rozgrzewkę na początku na przykład treningu, prawda?
bo za mało czasu poświęciłeś na te serie przygotowawcze do tego walki z tym swoim rekordowym ciężarem. Zawsze musi być to w głowie, że po to przychodzę na trening, że jak mam 4 ćwiczenia, to będę starał się pobić rekord swój życiowy w każdym z tych 4 ćwiczeń. Oczywiście jak jest okres, wyjątkowo są zawodnicy przed zawodami. Wiadomo, to jest trochę inaczej. To jest trochę inaczej, bo wiadomo, że tam jest mniej tej siły, mniej energii, prawda, mniej ważymy, więc te ciężary nie będą bite. Ale też możemy dążyć do tego, żeby ilość powtórzeń zwiększać, utrzymywać ten ciężar, albo tylko tyle go zmniejszyć, żeby nadal to czucie było, żeby tą masę utrzymać. Ale jak mamy robić progres i założeniem jest rozbudowa masy mięśniowej, albo ten początkowy okres, nie wiem, jest redukcji, gdzie tych kalorii jeszcze nie ograniczamy, to cały czas można ten progres siłowy robić przy dobrej technice, dobrym czuciu mięśniowym i to nam jakby gwarantuje przy odpowiednim odżywianiu, że ten progres będziemy robili. Dla mnie tu nie było jakiejś teorii kosmicznej, trzeba było czegokolwiek wymyślać albo jakieś cudowne środki, jakieś połączenia brać, żeby ten progres zrobić mimo zaawansowania. Odpowiednio ciężki trening, ale mądry trening, prawda? Sensowny. Czyli cały czas można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, nie chciałbym tu osądzać absolutnie, ludzie są po prostu niedotrenowani. Poniekąd. Znaczy, ja nie będę kogoś jakby osądzał, bo to trzeba indywidualnie. Ale widzisz, są jak osoby, ludzie trenują. Przychodzą na trening, nie mówimy tu o zawodnikach, nie, bo zawodnik jak wiadomo, jak startuje, no to żeby wyjść na tą scenę, no, musiał też ciężko pracować, no chyba, że tam ruszy nogą, mu nogi rosną, nie, ale to jest naprawdę garstka, mały procent takich ludzi, ale no rzeczywiście. Bo nie, może nie widzimy tej pracy, którą wykonali albo wykonują w zaciszu pewnym i nie pokazując wszystkiego tak naprawdę. Tak czy siak. To są takie osoby. Dobrze było zrobić w twoim towarzystwie, pod twoją opieką trening barów i cieszę się tylko z jednego powodu, że to nie były dzisiaj nogi. Okej. Bo to mała grupa mięśniowa bary. Mój to jest taki, no dobra grupa mięśniowa, nie powiem, że miał z nią problem. Lubię też ćwiczyć bary, także to podwójna przyjemność. Nogi też lubię, ale nogi to nogi, a bary to bary. Tak, nogi to zupełnie inny. Bez żygania by się nie obeszło. Wymiar. Nie, myślę, że tak źle nie było. Ja te nogi potrafiłem ciężko trenować, ale nigdy do takiego momentu nie dochodziło, że jakiekolwiek tam, nie wiem, żyganie czy coś takiego. Nie. Duże zmęczenie, owszem, brak oddechu, ciężko oddychać, ale żeby jakiś tam, nie. To akurat nie do tego typu ludzi należę. No. Może tam niektórzy, nie wiem, jedzą godzinę przed treningiem i później mają taki problem. Jak ja wiedziałem, że nie, nogi czy plecy robię bardzo ciężko, nie, martwe ciągi, przysiady i naprawdę tam będą te ciężary konkretne szły, to tak 2,5-3 godziny przed treningiem w miarę lekko strawny, oczywiście duży posiłek, jakieś tam suplementy około 40 minut przed treningiem, żeby na treningu już był pusty żołądek, żeby tylko małymi łyczkami dopijać wodę cały czas dostarczać, prawda? Tutaj jedna taka ważna rzecz, jeżeli komuś tak na treningu brakuje często siły, a ogólnie dużo je, wydaje się, że tych kalorii sporo dostarcza, ale te spadki ma takie dosyć szybkie, to jest bardzo prawdopodobne na przykład, że za mało sodu dostarcza. Sód jest ogromnie ważny i dlatego wiele osób, wielu zawodników, no wiele osób ćwiczących tak i rekreacyjnie, bardziej wyczynowo dosypuje sobie przed treningiem na przykład 5 gramów soli, 3 gramy soli, prawda, do szejka i ogólnie posiłki soli. To jest taki niedoceniany suplement, który może przełożyć się na bardzo mocno na siłę na treningu, wydolność i tą wytrzymałość taką treningową. Pocimy się dosyć mocno, zwłaszcza jak jest gorąco. Niektórzy mają tendencję do pocenia się, niektórzy łykają kofeinę, przedtreningówki, które powodują większą potliwość, większe usuwanie wody. Często jakieś takie środki ziołowe przy okazji są jakieś takie moczopędne, jak ktoś chudnie, prawda, bo to wtedy ładniej sylwetka wygląda i wtedy bardzo dużo minerału, zwłaszcza sód, potas, jeszcze tam inne, ale jak taką sól himalajską czy kłodawską dodamy sobie tam do kilku posiłków przed treningiem i jeszcze do tej przedtreningówki dołożymy 3-5 gramów, no nagle się może okazać, że nagle na tej siły cudownie zaczyna przybywać. Tak mi się teraz przypomniało, bo ktoś tam właśnie pytał, miał taki problem i okazało się, że dołożyliśmy tej soli i zmieniło się zupełnie inaczej. Inaczej się czuje, nie czuję tego zmęczenia na treningu, a nic nie zmienił w diecie tak naprawdę, tylko dodał ten taki najtańszy suplement, który chyba dostępny w każdej kuchni. Dostępny, tak, w każdej kuchni. Robert, bardzo ci dziękuję. No. Myślę, że to nasz nie pierwszy i nie ostatni raz. To była przyjemność, jeszcze raz powtarzam. Oczywiście. Doceniam takich chwilę i doceniam, że mogę się przez całe życie uczyć, a samolubnie, że tak powiem,
przekładać to na swój progres. No, a ja trochę takiej prywaty. Jesteśmy niecały tydzień przed zawodami, ostatnimi takimi najważniejszymi w całym roku kalendarzowym, 21-22 października w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym pod Warszawą. Będą nasze zawody, debiuty, zawody regionalne, zawody Pro Qualifier, gdzie jest 9 kart do wygrania i zawody Olimpia Qualifier, które już będą kwalifikacją na przyszły rok, na Olimpię, która odbędzie się na początku października przyszłego roku, albo na pewno w Stanach Zjednoczonych, w jakim mieście, to jeszcze decyzja oczywiście zapadnie. I już tutaj dwójka zawodników z kategorii Bikini Pro i kategorii Men's Physique Pro będzie mogła awansować na tą Olimpię. Będą walczyli oczywiście Polacy. Myślę, że o czwórka lub piątka Polaków wystąpi, więc będzie można kibicować. No oczywiście, jak zwykle, wielu Polaków na pewno zdobędzie znowu karty pro. No i będą mogli startować już w tej lidze zawodowej. Może nawet uzyskać kwalifikację już na tą Olimpię przyszłoroczną. Więc jest taka szansa. W Polsce naprawdę są bardzo mocne, liczne zawody organizowane. W tym roku dwa takie rekordy, jeżeli chodzi o liczność zawodników na zawodach, należą do nas, do Polski. Jedynie chyba teraz zawody, które we Włoszech się odbywały, Olimpia, były chyba liczniejsze. Jeszcze nie mam wyników, ale tam tyle osób było, że myślę, że pod 800 osób. U nas startowało już ponad 700. Wyjść było zawodników na scenę, więc jeżeli ktoś będzie dysponował czasem, to zapraszam. Mamy dużą, bardzo fajną widownię na ponad 300 miejsc. Ewentualnie transmisja live również jest w bardzo wysokiej jakości. No oczywiście z kamerą Seven Nutrition będziemy, wszystko będzie na kanale. Jak także przy każdej edycji. A która teraz edycja, pamiętasz? Oczywiście, że tak, ale nie mogę ci powiedzieć. Dobrze, no to zapraszamy na 17 edycję. No, jest śledzi. No, tak jest. Na wszystkich był, więc pamięta każdą z nich. Kolejne edycje to już będą już NPC pełnoletnie w Polsce. Bo będzie 18 edycja. Będziemy mieli tak. Będzie 18, będzie tort. W kwietniu albo na początku maja będziemy mieli 18 edycję w przyszłym roku. A do torta zawsze musi być coś. Do torta. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, pozdrawiam. Nutrition, subskrypcja i dzwoneczek. Już mi się język plącze, żebyście byli na bieżąco. Zdrówka, cześć, dziękujemy. Hej.